Hej, Genali, tyle razy mówiłaś, żebym ci kupił babeczkę albo jakieś ciastko. Proszę bardzo, dla ciebie. Co się dzieje? Ja musiałam ci coś czegoś przyznać, ale obiecaj, że nie będziesz zły, prawda? Co się stało? Jestem w ciąży. Co? No dobra, ja też jestem. Czekaj, czekaj, ty też jesteś w ciąży? No, niestety, wiesz, zjadłem jedną muffinkę, potem drugą, potem trzecią i tak się jakoś stało. Przepraszam bardzo, to ja jeszcze, wiesz co, mogę udawać, że jestem tutaj, nie jestem wcale gruba, tylko jestem w ciąży, na przykład siadać sobie w autobusie, a ty co? To jest pierwszy raz, jak to jest pierwszy raz, jak gra w realistyczny sposób pokazuje mój brzuch, więc ja jestem w pełni zadowolony. Wiesz co, to może ja sobie pójdę, ja odchodzę od ciebie w takim razie. Nie przyznaję się do tego żartu, ale wiesz co, twoja muffinka jest naprawdę wielka, powiem ci szczerze. No. Moje winogrona również są bardzo wielkie. Patrz, jaki ja jestem wielki teraz. Zobacz, wystarczy było zjeść. W ogóle... Tak serio, to w ogóle. Siemanko, witamy was w Eating Simulator, czyli w symulatorze jedzenia w Roblox. I słuchajcie, jakby... No, tak jakby jemy. W ogóle, ej, czekaj! Tak jakby jemy jedzenie. Wiesz, co się stało? Co się stało? Ej, ogarnij to. Chodź tutaj do mnie. No, wejdź, stań ciebie. Za mną. Wejdź, stań za mną. Za mną stań. Staję za tobą. Wejdź, ogarnij, mój brzuch jest pusty w środku. Co? Tam są tylko w takim razie gazy i złe rzeczy. Tak, on jest pusty, widać, ode mnie widać, widać kawałek. Boże, dobrze nie zareagowałeś na mój żart. Że co, że pusty w środku? No tak, no bo wiesz, tu 300 materii, nie? I tutaj może jest... To ja nie chcę wiedzieć, wiesz? Ja nie chcę wiedzieć, ale ogólnie, słuchajcie, jakbyście się zastanawiali tutaj widzowie, o co chodzi w tej grze? Chodzi o to, że kupujemy sobie jedzonko i to jedzonko jemy cały czas. I stajemy się więksi. Jak osiągniemy limit, to możemy sobie wejść tutaj i sprzedać to jedzonko, które zjedliśmy, dostajemy za to pieniążki. Jest już pieniążki. A za pieniążki możemy sobie kupić nowe rodzaje jedzenia, możemy sobie kupić ulepszenie DNA, żeby mieć więcej limitu. I możemy tu sobie jeszcze jakieś zwierzątka i tak dalej kupić. Więc słuchajcie, oprócz tego, mamy tutaj jeszcze dalej jakieś dziwne, nie wiem, miejsca, do których można przejść, jakieś portale, więc musimy do tego wszystkiego osiągnąć duży limit jedzenia. Więc musimy jeść i jeść. Przepraszam, ja mam jedno i karmić nasz brzuszek i karmić. Dwie rzeczy do powiedzenia. Pierwsza rzecz, przepraszam bardzo, to jest prawie jak w prawdziwym życiu. Ja bardzo, ale to bardzo bym chciała, żeby na przykład mogłabym sprzedać mój tłuszcz, wiesz, pójść na jakąś wagę i od idziesz do sklepu, dzień dobry, zjadłem tutaj 50 kilo jedzenia, poproszę i pieniądze. I zjem więcej, dokładnie. A druga rzecz, zauważ, że ja tutaj również zjadłam moją żabę. Moja żaba została również tutaj połknięta. Gdzie? No tutaj, zobacz, na moim brzuchu. Gdzie? Przecież masz... W fałdzie ci się schowała po prostu. Hej, a to musi być tak jakby, wiesz, no czasami możesz szukać ten, rzeczy sobie w fałdzie schować, to jest bardzo, bardzo, to bardzo jest dobry, świetny serio, pomysł, ale ja teraz nie żartuję, na przykład jakiś długopis czy coś. Ja tak robiłam czasami, nie chcę nic powiedzieć. Dobra, nieważne. Skoro tak mówi... Wow. Co tu się wydarzyło? Ej, co? Ile kosztują zwierzaki? O wiele za dużo czekolad. My tu jesteśmy normalnie biedaki, jesteśmy żeby bardzo, mieć, bardzo... O nie, to za robuxy. A może jajko można? Zwykłe, proste jajko? Nie wiem, czy ty sobie kupiłeś jakieś swoje DNA, ponieważ widzowie... Poczekaj. Co się dzieje? Poczekaj. Możemy mieć szansę na... Spróbujmy trzy razy, uwaga. Okej, jakiegoś zwierzaka próbujesz sobie ogarnąć. O nie, poczekaj, to jest wszystko płatne? No i się okazało. No i słuchajcie, wychodzi. Nie dość, że jesteśmy biedni, to jeszcze jemy za dużo, to jest po prostu właśnie, ja tutaj będę tutaj jadł. Nie wiem jak ty, ale moja muffinka się już tutaj powoli kończy. W sensie ja wolę sobie coś kupić fajniejszego. Co możemy fajniejszego kupić za pieniążki? Mam 4,7 tysiąca. A nie jestem do końca pewna. Lodu są ale 20. Wracając, ponieważ nie chciałam ci wcześniej przerywać. O nie, muszę trochę uzbierać. Będę jadł bagietkę. Zauważyliście, że już zaczęliśmy troszeczkę mając pieniędzy na koncie, ponieważ ogarnęliśmy ogólnie ten tryb tak. I jest super, hiper, ekstra ciekawy. Niestety, okazuje się, że my byliśmy, wiecie, myśleliśmy, że to my takie koksy jesteśmy tutaj, tak. O, już mamy pieniądze, już będziemy kupować rzeczy. O tam w oddali, żeby wejść na tamto, w tamto miejsce, na tamtą wyspę, potrzebujemy 4,4 miliona jedzenia. To jest do zrobienia? Ja mam w tym momencie limit 1900. Ja również mam ten limit, ale słuchaj, patrz, jesteśmy coraz lepsi w jedzenie, nie dość, słuchaj, nie mów nikomu, czekaj, nie mów nikomu. Co? Ale ja jem tylko połowę, a moja ta, a żaba na górze je też połowę drugą. Wiesz? Patrz co mam. No widzę, masz bagietę. Teraz ten, taka francuska muzyczka. Tak, fromage de baguette. Omelette de
fromage. W ogóle zauważyłeś, że jak jesz, to czasami ci okulary spadają z tego szczęścia i satysfakcji, którą przeżywasz teraz? Moje szybkie okulary? Naprawdę. No musisz nie sobie to gadaj. Przeuważyć, naprawdę. Nie, nie, przecież nie, cię nigdy nie oszukiwała. Oprócz tego, że ta ciąża była trochę taka... No, no hej, można być w ciąży z jedzeniem, okej? Okay? To jest w pełni... Mówisz doświadczenia? W pełni normalne, oczywiście. Więc pozwól, że tu sobie troszeczkę ponabijam tego jedzonka i ci udowodnię. Genali, zobacz, jako... O mój Boże, byłaś przez chwilę łysa. Co się wydarzyło? Przepraszam bardzo. Czy to, że ja jestem łysa, jest dziwniejsze od tego, że mam taką poduszkę do samolotów cały czas na szyi? Dopiero teraz zauważyłem, co? A czy to jest przypadkiem może dziwniejsze, jest... że ty masz naszyjnik, który... To jest się... mój drugi podbródek. To jest normalne, czekolet. Czy ten naszyjnik przypadkiem jakoś nie próbujecie... Co ja tu mogę sobie kupić? Zabić? Mogę sobie kupić... Większe jedzenie? Mogę sobie kupić loda. A, okej. Okay. O, ile da trzeba, potrzeba, bo ja mam dużo pieniędzy, ja bym chciała coś kupić. Hej, ten... Da za 20... Ej. Ten lód tak szybko nabija... Czekolet, czy ty masz... Czy ty kupujesz właśnie coś za 20 tysięcy? Czy mogę tutaj stać po prostu... I po prostu wchodzić o tak cały czas? Przepraszam bardzo, proszę mi odpowiedzieć na pytanie, na tak? oskarżenie. Miałem 25... Skąd ty masz tyle pieniędzy? Jak ty szybko jesz? Słuchaj, wiesz co, ja się czuję, jak idziemy do restauracji i ja sobie coś jem, a ty już 3 razy No właśnie, jak jesteśmy w restauracji, to ja już mam czysty talerz, a ty jesteś dopiero w połowie, więc no już tak, wszystko No tak, no bo może jestem dziewczyną wiedzieć. I słuchaj, w tej grze mam tylko i wyłącznie do pomocy małego swojego, mojego żabiego przyjaciela, a ty masz kurczę a ja i mam płomienie. Bęben. Do pomocy. No i masz bęben, kurczę. Ja mam bęben, spralki, mam bęben do pomocy. Oczywiście. Wiesz co, ja proponuję, żebyśmy posiedzali troszeczkę tutaj teren, bo nie byliśmy tutaj dookoła. Przepraszam bardzo, ja chcę jeść cały czas. Nadal głodna jesteś? Oczywiście, że tak, przecież ty, kurczę, o proszę bardzo, ty nadal głodna jesteś, a sam wpierdzieliłeś tyle, że miałeś 20 tysięcy. Do kogo ty do mnie mówisz, co? Ja mam teraz 15, będę miał jeszcze więcej zaraz. Co? Jak ty tak... Hej, czoklet! Może uda mi się odzbierać do którejś z tych właśnie dziwnych światów. No to tak, no to sam sobie pójdziesz, dzięki stary. Zabiorę cię też. No tak, chyba z pustym bębenem. O matko, a ja zapomniałem. Przecież mam jeszcze kody do wpisania na masz sam cheaty, początek. Masz cheaty, masz Mother Lode? Nie, ale na samym, na początku jakby gry było podane, że się wpisuje Big Belly 70K. Okej. Okay. Ej, ty normalnie cheatujesz w tej grze. I jeszcze OMG, rzeczy. OMG 60K. Klik. Przepraszam bardzo. Dzień dobry, jestem największy. Dzień dobry, witam. Do widzenia, proszę pana. Pan się nie zamierza... Poczekaj, ja tu chcę sobie coś kupić. Najpierw sprzedam. Mam 100 tysięcy! Czy mogę sobie kupić jakieś jedzenie za 100 tysięcy? Wiesz co, ja nie, to ci powiem teraz. Są drogie strasznie. Że jak na faceta, który nazywa się Sałatka Kolesław, to naprawdę radzisz sobie całkiem nieźle. Sałatka Kolesław to jest Czokletosław. O, przepraszam to bardzo. To jest piękne polskie imię polskich przodków, rycerzy i w ogóle najważniejszych osób. Aha, czy piszą twoje imię, nie wiem, na blokach, w jakichś dziwnych dzielnicach? Nie wydaje mi się, więc się nie popisuj. Hej, tutaj jest jakiś rainforest. I ten rainforest wymaga tylko 20 tysięcy jedzenia, a ja mogę je mieć. Ja mogę sobie uzbierać, mam już 11 tysięcy. Rozumiem, czyli po prostu tak się załamałeś moją niesamowitą... Tak, idę na wyspę deszczową i od teraz nie jesteśmy już znajomymi. A, w ogóle, kompletnie, już się nie znasz. Już się nie lubimy. Rozumiem, od tego momentu, tylko muszę uzbierać, ile to było? 20 tysięcy, no to spokojnie. W ogóle, wiesz, że kolejny, kurczę, bo ty masz bacon kupiłeś, prawda? Tak. I to kosztuje 70 tysięcy, a potem a masz potem na 200. Jest, tak. To też sobie kupię bacon. Zauważyłem. Żeby nie była gorsza, oczywiście. Tu jest pustynia. Okej, jedzmy. A o kurczę, jak bacon, ej. Jeszcze zim. Ice Spikes. Ile wymaga Ice Spikes? A ty i tak ice Spikes wymaga tylko nawet. 100? O, widzisz. Nie, o nie. O nie. Co się dzieje tam? Wymaga 20 bilionów. Tylko 20 bilionów. No i wiesz co, no ja ci mówiłam. Gdzie ty się pchasz? Uwaga. Co ty uważasz? Uwaga, Rainforest, nadchodzę. Proszę, Czy tam są inne jedzenia? Czoklet, koniecznie mi teraz mi powiedz, czy tam nie są wiem, inne jedzenia. Nie wiem, to jest jakaś wyspa. A, okej, okay. I co jest co na tej niej wyspie? Jest ciekawego? Ona kosztowała dużo pieniędzy, co jest na tej wyspie? Ona nie kosztowała, nie pobrało mi tego jedzenia w ogóle. What? To jest jakiś człowiek. Jakiś człowiek tu sobie stoi. Co to za skam? Mam nadzieję, że mnie nie zabije, mam nadzieję. Bij się z nim, to tak. Czy jest tu jakaś strefa bezpieczeństwa, czy coś? To chyba tylko tu jest strefa bezpieczeństwa. O nie, ta wyspa jest fajna, tylko tutaj trzeba sprzedawać cały czas.
i żeby się do niej przenieść, trzeba za każdym razem do niej iść i tu wracać sprzedawać. No to ale jest takie. Poczekaj. Trochę... No to brzmi bardzo bez sensu. Co w ogóle jest na tej wyspie, że jest to taka sytuacja? Ale mam 150 tysięcy, zaraz sobie DNA ulepszę i będę mógł sobie tam chodzić i zbierać. Wiecie co, widzowie? Chyba widzicie, kto jest najlepszym jedzeniem jedzenia, jedzaczem. Czy ja dostaję... Chwila, nie mogę się tu... Aha, najpierw muszę uzbierać, żeby móc tam wejść. Ej, no to nie ma sensu, bo zanim uzbieram, to trochę czasu minie. Wiesz co, jest... Nie zauważyłeś jednej rzeczy, uważam. Tam było tylko jedna osoba, prawda? Tak. Wszyscy siedzą tutaj, prawda? Tak. I tutaj mają ludzie, którzy mają po miliony. Wiesz co, może dlatego. To jest ta kwestia, że nikt tam po prostu nie chce chodzić. Ja ci pokażę taktykę. Ja ci pokażę najlepszą taktykę na tą grę, tylko muszę sobie najpierw coś fajnego kupić. Zaraz coś sobie fajnego kupię i ci wszystko będzie dla ciebie jasne. Wszystko zrozumiesz. Uwaga, Genali, cokolwiek masz, jakkolwiek teraz próbujesz, wchodzę, kupuję sobie Red Cat. Mam teraz 381 tysięcy limit jedzenia. Okay. I idę sobie na kolejną wyspę i tam będę teraz sobie siedział. A beze mnie? Bez ciebie, chyba że uzbierasz 20 tysięcy. Zapraszam. Wow, czyli serio po prostu powiedziałeś, nie możesz być moją dziewczyną, dopóki nie będziesz miała tyle pieniędzy? Tak. Okej, okay, jestem już na wyspie i teraz... Ło, po 2000 dostaję naraz. Genali, czas na nowego króla. Przepraszam bardzo, chciałam powiedzieć, czas na tą dziewczynę. Czas na nowego króla, będę w topce największej wagi na świecie. Będę najcięższym człowiekiem na świecie, zobaczysz. Wiesz co, powiem ci, że jeżeli po prostu zamierzasz tak jeździć na tych takich wózkach... Jak typowy Amerykanin. Tak, ten taki bardzo stereotypowy. To wiesz co, to może rzeczywiście to jest lepszy moment, kiedy po prostu teraz zerwiemy ze sobą kontakt. Jak i będziesz ja w ogóle... mógł... Jak ja wielki teraz jestem. Będziesz mógł żyć dalej w swoim prawdziwym... swoim prawdziwym zawodzie. To jest jakieś jajko. Czyje to jest jajko? O, kogoż my tu mamy? Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nie mam serdecznie. Dobrego DNA, witam, zobacz, witam. Ja już mam koniec DNA, to pa. Ale patrz na mnie. How could this happen to me? I made them... Co się stało? Mam pandę. Masz pandę? Nie wiem dlaczego, ale dostałam pandę. Ale jako że tego, że peta? No, peta dostałam. Skąd? Nie wiem. Ja też chcę. Nie dostajesz. Też chcę, daj mi. Nie, ale ja w ogóle, czekaj, gdzie ja mogę go wziąć? W ogóle jestem pierwszy na serwerze. Panda. Equip. Uncommon. Jestem pierwszy na serwerze. Bestie. Hej, bestie, mam normalnie pandę. Ogarniesz to? O nie, Ignacy znowu jest pierwszy. No, ale dobra. Hej, ja zaraz będę miał limit mojego jedzenia i jestem ciekawy, co dzięki temu... Czy ja, mając 200 tysięcy, mogę gdzieś jeszcze się przeteleportować? A, nie wiem. Czy coś mi się odblokowało dzięki temu? Może mi się coś odblokowało. Tak w ogóle zazdrościsz mojej pandy? Wcale nie. Ja nie potrzebuję pandy, chyba że do jedzenia. Bardzo chętnie bym zjadł twoją. A, wiesz co? Powiem ci, że to trochę ci... W ogóle, Jezus Maria, czekaj, co się z tobą stało? Jestem duży. Ale co się z tobą stało z twoimi uszami i z twoimi... A co okay, jest już. I tak? Przed chwilą miałeś te uszy, które były tak metr nad tobą i te okulary również były metr nad tobą. Więc wyglądasz całkiem przerażająco. I jeżeli chcesz się z mną bić, to nawet nie próbuj, ponieważ nie będą konsekwencje z nie tego zamierzam. Powodu. Ja sobie wracam na spawn. Ja i moja panda, ma w ogóle czarny... Czarny pas karate. Tak, więc tylko dotknij mnie i będą konsekwencje, czoklec. Ej, tam jest chyba jakaś wyspa odblokowana. Nie wiem, ale powiem ci, czy że te wyspa wyspy... z lawą jest odblokowana? Te wyspy są słabe. Co na niej można zrobić? Czy na niej jest coś szybko? 4000, ej, czyli tyle ile ten Rainforest, tu nic takiego ciekawego nie ma. Myślałem, że to jest coś fajnego. Wiesz, że ja mam 1,5 miliona. Co masz? A, ty masz 2 miliony. Słabo. Ja mam 2000. Ale zaraz coś ci pokażę. Okej? Okej. Daj mi tylko... A wiesz, że ja mam psa? Jako peta? Skąd ty masz te pety? Skąd ty je bierzesz? Nie, ale panda jest uncommon, więc wiesz, wolę mieć lepszy po prostu. Skąd lepszy ty to bierzesz? No nie, po prostu tak chcą, uwaga, do mnie przychodzą. Uwaga, i... Jak? Nie mam miliona? To skąd ty tego... Skąd ty miałaś ten milion? Ja miałam 2 miliony, kocie. Skąd ty to miałaś? No nie wiem, po prostu to się z tym trzeba urodzić. Na lawę potrzeba 150 tysięcy, okej. Też tu jestem, proszę bardzo. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie, jestem tutaj z tobą. I też mam loda, ty masz to najlepsze, tak? Nie, ty masz... Co ty masz? Co ty jesz, loda? Tak. Powyżej tego loda, którego ja mam, jest tylko już kanapka. A widzisz? No to jak to?
To jakim cudem ty masz dużo więcej ode mnie? Ile ty zyskujesz teraz na każdym... 13 tysięcy. Czemu 13? Nie, 24, przepraszam, 24 tysiące. A czemu dostaję tylko 6? A zobacz, ja mam pety w ogóle, zobacz. A pety dodają? Może. Co? Zobacz na to. You have no pets. Jak mogę? Jak mogę? Halo, pety. Nie, chcę kupować petów. Skąd? Nie wiem, tak to po prostu przyszło. Tak to chwila, się... shop. Czy można kupić? Nie, to za Robuxy. Jak to? Zwykłe jajko? Czy mogę kupić zwykłe jajko? Cheatowałam grę. Jestem największym cheaterem na serwerze teraz obecnie. Aha, zwykłe jajko się kupuje za 2000. To ja już wszystko rozumiem. Ty sobie po prostu kupiłaś jajko. Nieprawda, nieprawda. To były tajemne te. Ja zrobiłam tajemne ty te. Ty sobie po prostu kupiłaś jajko. Ja ci tu zaraz pokażę. Ja ci tu zaraz dam. Zobaczysz. Uwaga. Ty wiesz, że 19 milionów. Co? No. Jak? Ja byłem najlepszy przecież. I teraz mam wszystko cudownie, jest wszystko idealnie. Ta kanapka jest w ogóle większa 3 razy niż ja, ale przemilczmy to. Także słuchaj, jeżeli chciałbyś ze mną tutaj porozmawiać i w ogóle zrobić ze mną wywiad z najlepszym tutaj graczem na tym serwerze. Ja się do ciebie nie odzywam już. Ale to przecież ty ode mnie uciekłeś i byłeś na wyspie i powiedziałeś, że ty będziesz ze mną gadać, ty masz mało pieniędzy. Nie odzywam się do ciebie w ogóle. Okej. Tap. Oh, mam jajko. Uwaga. Jakie? Uwaga. Mam common rainforest dog. A, come on! To może jeszcze raz. I... O, uncommon, slot! O, zazdro, jak uncommon to zazdro. No to jeszcze jeden, uwaga. I... Rainforest panda. O, też mam rainforest panda. No to moja droga, ja tu sobie moje pety aktywuję, proszę bardzo, equip. Equip. Ale teraz mam equip. W ogóle najwięcej z wszystkiego, co mogę mieć. Czy jest... 144k otrzymuję od razu. No ja też. Ty no też? Mam przecież 14 milionów. Co? No przecież zobacz sobie na... A ja mam 23 miliony! Co się stało? Co ja zrobiłem? Co to się wydarzyło? Czy ty możesz mi powiedzieć, co się wydarzyło w tym momencie? No nie wiem, ale w takim razie pójdź na te inne wyspy. Tak zrobię. Mogę mieć... Czy jest jakaś wyspa za milion? Poczekaj. Jakie tu są inne? Tamta wymaga bilion. Ta wymaga... 2,5 biliona. Czy jest tu jakaś taka, do której można jeszcze pójść? Aqua plus 300, to jest za trylion. Tu jest 4,4 miliona. O, ale ja nie mam tyle. Nie mogę mieć tyle jedzonka. O nie. Smutna sytuacja. Czy możemy to jakoś kupić? Genali, wytłumacz, jakim cudem masz 111 milionów? No swoją, swoją armię już tutaj, serio. Ale co to wytłumacz? Czemu ja mam tak mało w takim razie? Wiesz co, no ja zbieram w takim razie na rangę, tylko niestety ranga, którą ja sobie kupię, to też będzie nubowska ranga, to jest taka smutna sytuacja troszeczkę. Więc o, mam teraz w takim razie 200 milionów, ile kosztuje ranga, którą ileś potrzebuję? Ileś tu dostaję? 46? 150 milionów. 461? No może. Okej, okay, to było bardzo szybkie. Mam 155 milionów. Wiesz co, ja nie wiem czy to biliona, nie. Wezmę chyba sobie Green Nooba i będę kupować w takim razie wszystko od początku. Muszę zacząć niestety wszystko od początku. Wiesz co, ja w takim razie... zaczynasz od początku, jak tak robisz? Tak, niestety tak. Okej, okay, w takim razie ja ci powiem, że ja w tym momencie jestem na 155 milionach i jeszcze troszeczkę... Jeszcze odrobinka i pyk, pyk, sel? Jeszcze mogę, sel, mam 300 milionów. No dobra, moi drodzy, powiemy wam tak, że w tym momencie osiągnęliśmy już maksymalny poziom, jaki można osiągnąć grając w tą grę chyba za darmo, bo mamy już wszystko ulepszone na maksa, na najlepszą kanapkę, najlepsze limity jedzenia i w sumie reszta to już wymaga chyba płacenia robuxów. Więc moi drodzy, to by było tyle, jeśli chodzi o nasze tutaj martwienie się naszymi zostaliśmy bębenami. Zostaliśmy legendarnymi bębenami, bębeniarze to chcę powiedzieć. Jesteśmy. Dokładnie, jesteśmy nieźli bębeniarze i... ale tu jest jeszcze jajko! Okej, jest jajko, jednakże chcę tylko i wyłącznie powiedzieć to,
że słuchaj, wiesz co, powiem ci tak, no bez Robuxów tutaj dużo nie zrobisz. No, zgadzam. Epic Lava Fox. O, gratulacje, czekolad. Czy nam coś to daje? W ogóle nie chcę, u ciebie jest w porządku, ale u mnie jest, wygląda jakbyś miał łysinę taką na czole oraz twoje uszy są metry nad twoją głową. O, u mnie jest normalnie, ale tak czy inaczej, moi drodzy, to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Niech bębeny będą z wami. Tak, niech bęben będzie z wami i wielka kanapka wielkości waszej głowy też będzie z wami. Do zobaczenia w kolejnym i cześć!